Wow! Yeah! Wow, super! Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym będę pływał na desce surfingowej. Może dzieci się też skuszą i może jeszcze Kasia. Kasia, będziesz pływać? Kasia mówi, że spróbuje, także jedziemy teraz do Portimão, tam jest instruktor, który właśnie będzie nas uczył pływania. Dzisiaj, jak widzicie, jedziemy Mini Cooperem. Sławek pożyczył nam ten samochód, ponieważ nasza Vectra jeszcze jest w naprawie. I powiem Wam jeszcze, że ten odcinek sponsoruje nam aplikacja Wings. Dzięki niej będziemy właśnie dzisiaj jeździć na desce. I z tego miejsca chciałem Was zachęcić również do wystawiania ofert w aplikacji Wings. Jeżeli macie jakąś pasję, na której chcielibyście zarobić, możecie tam dodać ofertę i zarabiać na przykład na oprowadzaniu kogoś po okolicy, albo jeżeli macie kłady, to możecie też ofertę dać, że oferujecie te kłady do wynajęcia. Także wejdźcie sobie, link jest w opisie i zobaczcie, czy Wam to odpowiada. I doszliśmy już do wypożyczalni desek. To się znajduje też w Portimão. Już Sławek tam załatwia, także wejdziemy do środka, pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj są deski. Smart boy also? I są kombinezony. W takiej piance pewnie będziemy pływać. Szymek, pływasz dzisiaj na desce? Pływasz, Szymuś. Musieliśmy wcześniej wstać i Szymek jest trochę niewyspany. Kasia też będzie pływać. Przymierzamy strój. Ok, Bruno dopasował mi kombinezon. Tu są przebieralnie. To jest taka przebieralnia, można sobie powiesić na haczykach ubranie. I tak wyglądam w stroju surferskim. Tu mi się odpina. Tu mi się odpina, ale okej. Słuchajcie, właśnie mieliśmy polewkę, bo ten zamek musi być z tyłu. Źle się ubrałem. Wiecie, jak to się robi pierwszy raz, to człowiek nie wie. Myślałem, że zamek musi być z przodu, żebyś mógł się zapiąć. Everything okay? Yes, you okay? Yes. Try again. Też się pomylił, chłopak? Widzicie, nie tylko ja się pomyliłem, tutaj kolega też się pomylił. Ciasny, no. Musi być taki ciasny, żeby ta woda nie wleciała. No, nie jest to łatwe. Ja się teraz zapnę grubasku. Dobra. Dobra. Teraz lepiej. Nadia, zapnij mnie. Dobra, fajnie. Jeszcze nie. Jeszcze nie? Dobra, zapinaj. Jest? Jest. Dobra, fajnie. Idziemy. Kasia już jest, proszę Państwa. I Szymek też już jest. Dostał na 4-latka. No, Szymek się trochę przestraszył, bo te kombinezony są ciasne, ale już widać, że się pomału przyzwyczaja. Dostaliśmy jeszcze takie pomarańczowe koszulki, żeby się nie zgubić w tłumie. Także instruktor będzie nas po tym poznawał, że to my. Zosia też jest w stroju. Jeszcze to? Zosia, który raz już pływasz? Czwarty. Czwarty, o, to doświadczona jesteś. My pierwszy raz z Kasią. Duży, nie? Trochę. Szymek też koszulkę dostanie. How old are you, my friend? I nasze deski jadą właśnie na takim wózeczku. Teraz musimy przejść do plaży, około 500 metrów. I w tym miejscu, przy plaży, każdy bierze swoją deskę. Ta niebieska jest moja. Okay. Tu jest taki uchwyt. I tak się niesie pod pachą. Szymuś trochę się boi.
Zosianie się z instruktorem. Dwie deski. Dobrze, i w tym miejscu zostawiam mój bagaż i przyłączam się na kamerkę w obudowie wodoodpornej, także teraz nie będziecie tak słyszeć. Także widzimy się na oceanie. Nigdy się nie stoi za deską, bo można dostać głowę. Widzicie? Właśnie tak. Z boku deski trzeba iść. Woda zimna, ale pianka się przydaje. Czuję tylko zimne stopy. Zosia, jak pięknie płynie! Jaka fala! Zobaczcie! Wow. A ty deska popłynęła! Kurczę! Okay. Trzeba gonić deskę! Ukradła mi fala! Wow! Wow, super! Zosia jest w tym dobra, zobaczcie. Super! Dobra, idę na koniec kolejki. Ja? Aha, teraz mam lecieć. A, spóźniłem się. Następna. Tą przepuścimy, jeszcze jedną. Jak spadniecie z deski, trzeba pod wodą zakryć głowę, żeby nie dostać deską po prostu w głowę. Dobrze, moi drodzy, córka po mnie przyszła, kończymy surfowanie, było naprawdę super. Polecamy. Dobra, wróciłem już do tej dobrej kamery z mikrofonem, więc teraz wam trochę opowiem. Ja myślałem, że takie fale to są małe, ale powiem wam, że one są wystarczające do nauki pływania. Kasia jeszcze pływa, tak ją wciągnęło. Ja mówię, Kasia, idziemy już, jestem zmęczona. Ona, nie, nie. Widzicie? To jest zaraźliwe. Kasia ma nowy nauk. Chyba, że jej się instruktor podoba. Oj, wytnie się. Szukamy takiego ujęcia, żeby Kasia stanęła na desce.
A ja wam powiem, że odkryłem pewien patent, bo ten zamek musi być z tyłu, a tutaj jest taki sznurek. Pokażę wam. Tutaj jest taki sznureczek i za pomocą tego sznureczka odwiązujecie sobie zamek. I tak samo jak chcecie zapiąć zamek, to po prostu ciągniecie za ten sznurek. Coś takiego. Fajnie, nie? Kasia, jedziesz! Jeee! To nie jest łatwe. Powiem wam, to nie jest łatwe. Wymiana deski. To wina deski. Na pewno to jest wina deski. Kasia jest dobrą surferką. Teraz, teraz! Fajnie, jest! I do Polski Kasia dopłynie. Powiem wam jeszcze, że jesteśmy na najpopularniejszej plaży Portimao, w sumie takiej największej, taką, którą możecie zobaczyć w katalogach, w biurach turystycznych. Nazywa się Praia da Rocha. Praia da Rocha się pisze. I zobaczcie, jak ona jest wielka. Szymek, jak tam plaża Praia da Rocha? No comment. Jest bardzo ładna, duża, można pograć w piłkę. Jakbyście przyjechali z dziećmi, to bardzo tutaj jest płytko. Mogą sobie tam wchodzić nawet, nie wiem, na 10 metrów. Tylko, że duże fale są. Jesteśmy już na kempingu. Zobaczcie, tutaj mamy namioty rozbite. Ktoś nam tutaj przyjechał. Po sąsiedzku się rozbił. Ale powiem wam, że Mini Cooperem jeszcze nigdy nie jechałem. Jeździ się świetnie. Naprawdę, ma naprawdę dobre przyspieszenie. A idziemy teraz do przyczepy. Dzieciom włączyłem Piękną i Bestię, bo odkryły tą bajkę. Bardzo mi się podoba. Kasia wystawia vloga. Wystawiony, poszedł. A ja teraz będę zrzucał materiał z drona. Sławek mi dał dwie karty. I tutaj w portfelu mam karty. I muszę je zrzucić, bo za chwilę jadę do Sławka oddać mu samochód. Bo jutro musi jechać do mechanika. Więc szukam kart SD. Zobaczcie, ile ja tutaj mam różnych kart. O, ta jest z drona, ta jest moja, ta jest moja, ta jest moja. Pendrive jest mój. Jeszcze druga karta Sławka gdzieś tu była. I ta jest z drona. Poznaję po tym, że Sławek ma takie brązowe, a ja mam takie siwe. Z tego miejsca chciałem też pozdrowić Marcina i Klaudię, którzy nas odwiedzili. Są w podróży poślubnej i przywieźli nam z ich pasieki właśnie takie dwa słoiczki miodów. Goście weselnie dostawali u nich takie fajne prezenciki i nam też przywieźli. Także super, wypiliśmy kawkę. Już pojechali, ale mieli świetny zestaw, bo przyjechali niewiadówką, którą sami wyremontowali. Niestety nie było czasu nagrać tej niewiadówki, ale może kiedy indziej. Także pozdrawiamy was, Klaudia i Marcin, trzymajcie się. W ogóle zobaczcie, jaki jestem czerwony. Po prostu ostatnio cały czas na słońcu. Nasz parasol i namiot, ten niebieski na słońce, został w wektrze i cały czas siedzimy praktycznie na słońcu. I dlatego tak się opaliłem. Także wybaczcie mojego buraka, ale chciałem wam pokazać, jak wygląda Mini Cooper w środku. Naprawdę super w ogóle design, taki bajkowy, taki zaokrąglony, bardzo mi się podoba. Tutaj nie macie kluczyka, tylko jest taki pilot i żeby odpalić, musi być w środku, w samochodzie. Także kładę sobie pilota tutaj, a tu jest przycisk do zapalania Mini Coopera. Tak to wygląda. Tutaj jest wskaźnik paliwa i zegary. W ogóle fajny taki warkot ma ten samochód, taki sportowy. Super. I tak samo gasimy. I zgasił się. A Sławek jedzie do mechanika z tym samochodem nie dlatego, że się psuje, tylko po prostu ktoś tutaj uderzył w ten samochód i musi naprawić sobie tą część. Pozwolił nam Sławek jeszcze do sklepu pojechać. Powiedział, żebyśmy sobie zrobili zakupy na zapas, także jedziemy jeszcze do sklepu. Dzieci, wsiadajcie, jedziemy. Kupimy jakieś cięższe rzeczy. Bo od dzisiaj będziemy już bez samochodu. Słuchajcie, my to mamy szczęście pod sklepem. Spotkaliśmy naszych znajomych, z którymi się wczoraj spotkaliśmy. Mariusz, Kasia, Hania i Marysia. Miło was było poznać. Tak, wczoraj kawka była. Winko nawet, nie?
też. No, także. Próbujemy krzyknąć. Pokażemy. Do zobaczenia, Kiki świat. Tak. Dzieci, dzieci. Dziękujemy. Marysia, powiedz coś do kamery? Zawstydzam. Babci pomachaj swojej. Dobra, to machamy. Trzy, my zawsze babci machamy, jak nie mamy co powiedzieć. 3, 4. Do zobaczenia, Kiki świat. Super. Dzięki. Dziękujemy. No, do zobaczenia. Ćwiczę wokal. Jedyna chwila, kiedy mogę to zrobić. Właśnie za kółkiem.